Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym poradniku do Fortnite'a. Dzisiejsze zadanie to zbadaj anomalię wykrytą w tajnej twierdzy. Standardowo przypominam, że potrzebujesz do tego mieć oczywiście założony skin agenta Jonesiego. I oprócz tego, żeby to zadanie w ogóle Ci się pojawiło, to musisz wbić najpierw 60 level karnetu bojowego, żeby to zadanko mieć. Lecimy na plac zabaw. Okej, jestem już na tajnej twierdzy, tak jak sama nazwa questa sugeruje, że tutaj trzeba się udać. Lądujemy sobie tutaj w tym miejscu. Tu mamy takie dwa budynki, tam jest bus restartu. W tym miejscu pojawi wam się oczywiście motylek, który wylatuje do góry. I wszystko co musicie zrobić to po prostu biec za nim. On będzie leciał mniej więcej w tą stronę. Odtworzymy sobie teraz trasę. Tutaj po tych schodach trzeba będzie zejść. Tutaj za tym drzewkiem sobie przeleci. Dalej będzie leciał sobie tutaj w tą stronę. Obok tego drzewa. Tutaj sobie zjedziecie w dół troszeczkę. I tutaj w tym miejscu on wleci jakby pod ziemię, mniej więcej tutaj. I podchodzicie po prostu do tego miejsca, gdzie on wpada do ziemi. Wchodzicie w interakcję z tym czymś i w ten sposób wykonujecie tego questa. Dzięki serdeczne za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawiłeś już kciuka, suba, dzwoneczek, że wbijesz do linków w opisie i napisałeś już komentarz. Trzymaj się, miłego popołudnia. Cześć!